Chociaż 6 grudnia już za nami i większość dzieci spotkało się ze świętym Mikołajem, to dla tych, którzy nie mieli tej możliwości, nadchodząca sobota będzie doskonałą okazją, by nadrobić zaległości. Wystarczy tylko pojawić się na raciborskim rynku, do czego szczególnie zachęcają strażacy. Tak właśnie było dokładnie rok temu, kiedy to na specjalne zaproszenie strażaków do Raciborza przybył hojnie rozdający dzieciom prezenty święty Mikołaj. Jego wizycie towarzyszyło też mnóstwo atrakcji i tym razem czeka nas dosłownie powtórka z rozrywki. Poza prezentacją sprzętu pożarniczego na wszystkich małych i dużych mieszkańców Raciborszczyzny czekać będą też m.in. ratownicy medyczni, którzy podzielą się swoją wiedzą z zakresu pierwszej pomocy oraz niezawodne panie bibliotekarki z warsztatami i konkursami. Tego wieczoru raciborski rynek zamieni się w jedno wielkie, wesołe miasteczko, gdzie nie zabraknie również kolejki dla najmłodszych, kina zimowego czy raciborka ze słodkościami. Koniecznie musicie tu być i radzimy, ubierzcie się ciepło, bo choć atmosfera będzie gorąca, to według prognoz może sypnąć śniegiem, a do domu zbyt szybko nie wrócicie. Kochane dzieci, raciborzanie, raciborscy strażacy serdecznie Was zapraszają na zabawę ze świętym Mikołajem na raciborskim rynku o godzinie 17 już w sobotę. Przyjdźcie, nie pożałujecie.